Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zipek, słuchajcie, jestem z moją przepiękną i wspaniałą dziewczyną Dominiką. Jesteśmy na mapce naszych widzów, którzy zbudowali po prostu dla nas mapkę z pytaniami. Będziemy odpowiadać na te pytania. Zobaczymy, na ile uda nam się w ogóle odpowiedzieć, na ile siebie znamy. Bo mapka jest stworzona nie tylko dla mnie, jest także stworzona dla Dominiki. Pytania mogą być z zakresu Fortnite'a, czyli takie, które wy możecie znać, nawet jeżeli jesteś nowym widzem. A jeżeli jesteś, to zostawcie, pamiętajcie, łapę w górę oraz subskrypcję na kanale. Chociaż najwięcej tak pewnie będzie odnośnie ciebie. No pewnie tak, pewnie zakładałbym, że tak, dlatego że w sumie mało osób wie cokolwiek o tobie, bo rzadko kiedy występujesz. A może się to zmieni, co? Pewnie. Zobaczymy. Teraz słuchajcie, zaczynamy mapkę. Mapa stworzona dla Zipka i Dominiki. Miłej zabawy. Wejście na mapkę. Wejście na mapkę jest przed nami, dobra. Moneta oznacza, że odpowiedziałeś dobrze, a jabłko oznacza, że odpowiedziałaś źle. Czemu od razu powiedzieć odpowiedziałaś? Czy ty coś sugerujesz, że ja odpowiem źle na te pytania? Nie. Kto odpowie na więcej pytań poprawnie, będzie miał pod koniec niespodziankę. Czyli jest rywalizacja jeszcze dodatkowo. Ja kontra moja dziewczyna. Dobra, wchodzimy. Pierwsze pytanie. Kiedy opublikowałeś film pod tytułem Schowali się jako banany? Jest to dla mnie ważny film, bo w tym filmie pierwszy raz wystąpiłem na odcinku u ciebie. O, fragers. O, te słodkie. Ty płaczesz. 23 kwietnia, 24 kwietnia. Wykminię to, wykminię to. Serio? Tak, tak. Możesz znać odpowiedź na to pytanie? Na pewno do ciebie pisałem o tym odcinku. Pytałem się na pewno, bo ja zawsze pytam Dominikę o wszystko. Ale ty wstawiasz odcinki codziennie. Nie pamiętam nawet, co ja konkretnego dnia robiłam. Nie wiem, gdzie ja byłam, 23 ani 24. Otóż to. Pierwszy albo 23? Ja stawiam 23. Ja stawiam 21, żeby było inaczej niż ty. Dobra, czyli co? Które wchodzimy? To skoro tak ty masz pierwszeństwo, więc proszę bardzo, możesz wejść. Uwaga! Ale umiem chodzić strzałkami. Jabłko to było? Ej, nie! Dobrze? Nie, akurat nie. Źle. 20? Serio? A, tam, okej, dobra, już wszystko czaję. 24 jest... kwietnia, akurat nie, a nie... No nie. Dobra, drugie pytanie. Wiem, teraz pytanie dla Dominiki. Ile osób obserwujesz na Instagramie? 15.05.19, co? Na Instagramie. O, to się zmienia. Zapraszam was oczywiście także na Instagramie do Dominiki. Jest dominika.gajos. Ja bym strzelał, że 72 osoby. Gościemen, co ty uważasz? Jak myślisz? 72? O, jak będziesz znał na to odpowiedź, na to ja cię 70, znajdę. 72 albo 74. O! 74, czyli miałeś rację. Miałem rację. Wychodzi na to, że miałeś rację, ja się myliłem. Dobra, lecimy, kolejne pytanie. Kiedy Tritsus opublikował film pod tytułem Pierwsza gra, wydałem 500 zł, w tym filmie uczyłeś go grać Fortnite. O, 28. Ja nie mam szans wygrać tym pojedynkiem. Dobra. A, no tak, bo ty jeszcze. Dobra, to masz podpowiedź, że... Że na pewno nie tu. 30, niech będzie. Gościomenty też 30. Oboje pewnie przegramy. Ooo, yes! Dobra. A ja nie miałam kompletnie szans tego wiedzieć. Okej. Dobra, czyli gościomen ma 2 punkty, ty masz 2 punkty, ja mam 0. Ekstra, super. Pytanie o Zipku. Dominika, ile masz postów na Instagramie? 15.05, sorry, że pytał. Pytania dla ciebie są z Instagrama, ale mam problem z pytaniami dla ciebie. No, jakby co... Zrozumiałe, nie gniewam się. Dominika tylko ma Instagrama, w sumie. Tylko na Instagramie możecie ją zobaczyć, zobaczyć co się dzieje u niej i tak dalej. Niestety YouTube'a nie ma. Tak. Tak. Dobra, ile masz postów? No to też jest sprawa, która się ciągle zmienia, mi się wydaje, bo Dominika tak, bo bardzo ja często robi roszady. Posty, ciągle zmienia coś, na przykład doda nowe zdjęcie, które ma jakieś tam kolory i nagle musi zarchiwizować inne. Tak, i nie pasują mi kolory, więc kasuję. No właśnie, bardzo dużo w sumie pracy wkładasz w Instagrama. Ile możesz mieć? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale strzelałbym 180. 190. Ja bym strzelał, że 189, bo to jest jedyna taka niezaokrąglona liczba, więc strzelam, że Fraggers tutaj poleciał, bo mu się nie chciało wymyślać i dał 189, czyli prawdziwe, a tutaj 190, 185. Dobra. 190 dałaś? No. Dobra, zobaczymy. Pierwszy punkt dla mnie! Największy fan! O, Piotrek, pytanie brzmi, jaki miałeś nick w trzecim sezonie gry Fortnite? To jest w sumie pytanie raczej do Dominiki bardziej, bo ja wiem, jaki miałem. Zipek Merlin? Zipek czy Zipek sezonie? YouTube? To było wtedy, jak się poznałam, to jeszcze był trzeci sezon? Czy to już był inny? To już wtedy, tak, to wtedy. Zipek Merlin niech będzie, tak. Zipek Merlin, tak, gościomen, ty? Zipek Merlin, dobra, Zipek Merlin, ja też daję. Myślił, jak była baza. Dobra, mamy to. Dominika, twój ostatni post na Instagramie był 15.05. 5 maja, 4 maja, 3 maja! 4 maja. Myślisz? 4? Gościomen, jak ty myślisz? Następnego dnia, jak poszłam do pracy. Gościomen to nie wie do końca. 3 maja on uważa. Nie. 3 maja to była, kurde, konstytucja, było święto narodowe i nie wiem, czy... Wydaje mi się, że ja to dodałam, będąc w pracy, będę 4 albo 5. 4? Dobra, ja strzelam, że 5, żeby było coś innego niż Dominika. Ja strzelam, że 4. Dobra, jedziemy, czyli... Okej, okay, czyli Dominika... Święta dodajesz? Pokażę wam tego, Instagrama, popatrzcie. To jest, jak widzicie, Instagram Dominiki, nie? A zobaczcie to. Widzicie to zdjęcie? Na tym zdjęciu
tle, tutaj, to, to moja dupa. Nie, to są twoje plecy i ty spałeś i wyglądasz jak koc. Zbyk, co się stało na początku czwartego sezonu gry Fortnite? Wystartowała rakieta, meteoryt spadł na wypuszczoną wyrwę, nic ważnego się nie stało. Gościo, ale wiecie co, też uważam, że to jest z meteorytem, dlatego, no, że pamiętam, że na YouTubie się zaczęły pojawiać filmy i ja pamiętam, nie miałem komputera, żeby nagrać Fortnite, a bardzo chciałem, a widziałem wtedy, było bardzo popularne takie rzeczy z kostką czy coś takiego, więc wydaje mi się, że to jest to. Ty nie. Też tak uważałaś, nie? Dominiko, kiedy wrzuciłaś swój pierwszy post na Instagramie? Boże, i takie bliskie daty. Dobra, myślę, że tutaj nie ma co długo czekać i po prostu strzelamy. Dobra. Bo to nie wykminisz tego. Nie ma opcji. Ja strzelam, 15. Że to jest... 15 dajesz? Ja daję, że to jest... A gościom daje 15, bo on pewnie sprawdza na telefonie. Nie, dobra, ja daję 14. Uwaga. 15. No tak. Piotrze, twój pierwszy odcinek z Simon mówi, a inaczej Zipek mówi pod tytułem Chodzi mi o pierwszy odcinek z Simon, który nadal jest na YouTubie. Simon mówi skaczcie, ale nie spadnijcie. Simon mówi tańczcie, ale nie spadnijcie. Simon mówi podskocz, ale nie spadnij. Ja wiem. Wiesz? Tańczcie, ale nie spadnijcie. Tańczcie, ale nie spadnijcie. Chyba. Gościa, ale to była moja pierwsza myśl, ja ufam pierwszym myślom. Simon mówi podskocz, ale nie spadnij. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, go! Ja też uważam, że to samo co Dominika. Tak, jest! Gościu, więc za mało mnie oglądasz. Za dużo Dominiki, a za mało mnie oglądasz. Dobra, lecimy dalej. Dominika, twoje pierwsze zdjęcie na Instagramie z twarzą Piotra zostało wydane. Zostało wydane! Zostało wydane! Zostało wydane! Nie, dobra, nieważne. Nie zostało wydane, co? Nie zostało wydane. Dobra. O, nie zostało wydane. Właśnie, otóż to. Ale zdjęcie masz jedno ze mną, z kotkiem. Ja mam całą masę zdjęć. Z kotkiem masz ze mną. Tak, z kotkiem mam nadal. Gościa mędzna. Chcę pokazać, miałam takie zdjęcie, ale je zarchiwizowałam. Bardzo je lubię. Twoja twarz i na tym zdjęciu, i na innym spokojnie. No i miałaś jeszcze w ogóle ze świąt. Jeszcze dużo. Ty tak często masz, oj, często zmieniasz sobie. Całą masę, ale ja non-stop zmieniam. Dobra, setny stop, 100 stopnia, 50 stopnia, 70 stopnia. Strzelam, że 70 idziemy. No, jest, dobrze. Nie wiem dalej ile jest, jaka jest punktacja, na koniec się okaże. Dominiko, moja postać, którą właśnie gram, nazywa się... Wow. O, to dla ciebie pytanie, bo ja wiem. Aha. Egzekutor, klucznik, władca zgliszcz. Zobaczymy, ile Dominika wie o Fortnite'cie. Władca zgliszcz, egzekutor, klucznik. Dobra, władca zgliszcz, bo brzmi... Władca zgliszcz? Strzelasz? No. Dobra. Pewnie nie, ale... Dobra. Klucznik, niestety. Niestety klucznik. Na twoim banerze na YouTube jest jedna postać z gry Fortnite. Jak ona się nazywa? Komando Triceratops, Rex, śmietankowiec. Nie. Nie? Nie. A którego masz teraz? No nie mam tam śmietankowca. Ale, bo nie ustawiłeś tego nowego. A nie ustawiłem jeszcze nowego, nie, jeszcze mam ten stary. Ten nowy, który mam mieć ustawiony za 2 dni, Dominika, ale teraz już ludzie będą wiedzieć. Dobra, Komando Triceratops albo Rex, ja sam nie jestem do końca pewien, jak on się nazywa, ale Rex, to mi się wydaje, że to jest zielony ten skin, więc Komando Triceratops. To jest ta czerwona, wiesz która? Ten czerwony? Ta w stroju tego czerwonego Triceratopsa. Nie wiesz, zobacz sobie na banerze. Dobra. I... Jest! Dobrze! Super! A niespodzianka dla tej jednej osoby będzie. Niestety nie wiemy, która to jest osoba. Zanim przejdziecie przez te drzwi, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Otóż to zostawcie łapy. Nie wiem, dla kogo to nagroda. Powiedzmy, że dla ciebie, Dominika. Bo myślę, wydaje mi się, że ty najlepiej odpowiadałaś na to pytanie. Tak nie podliczyłem, ale tak mi się wydawało. Dobra, wchodzimy. Zobaczmy. Walka ze mną! O nie! Weź się na arenę! O nie! Dominika, będziesz walczyła z Fragancją. Nie, bo to ja nie odpowiedziałam. Tak, dobrze, będziesz. Nie. Tak, walczysz. Dawaj, ja nawet nie wiem, otwórz mi Fragers. Strzelasz? Walczysz z Fragersem? No niestety, ale wygrałaś, to jest niespodzianka. Pierwsza gra Dominiki Gajos, słuchajcie, Fortnite'a. To, Dominika, co by się nie działo, to na pewno będziesz bardzo dobrze grała. No to co? 3, 2, 1, start! Czas na pojedynek! Ogromne pojedynki. Dominika powoli wychyla na swojego wroga. Zobaczymy, co się stanie. Oj, czyżbyś chciała strzelać przez tą malutką dziurkę, która... Przez którą się niestety nie da strzelać. Nie da się przez to strzelać? Niestety nie. To niestety po co to jest zrobione? Nie wiem, też nie rozumiem. Strasznie dziwna Skoro sprawa. Skoro widzę tu postać i chcę w nią strzelić, to powinnam móc strzelić. Koniec, kropka. To, dobra, Dominika. Czyli słuchaj, mogę tylko zyskara. Ja bym proponował zyskara właśnie. O, uwaga, to, skar? To okno. Tak, mów dobrze. Do mnie trójka po dobrze. Prostu, co? Troszeczkę wychyl. Dobrze, dawaj! O! Słuchaj, on ma już 120 punktów zdrowia tylko, ty masz 200. Patrz, ja ci mogę proponować, wiesz, jak to robić? Jak? Także wychylasz, strzelasz i chowasz się. Wychylasz, strzelasz, chowasz się. Tak, o i chowasz się, no. Wychylasz, strzelasz i chowasz się. I dawaj, jeszcze raz. Czyli amunicję mam nieskończoną, rozumiem. Amunicję masz nieskończoną. Ale już na mnie czeka. Masz X. O!
Gratulacje! Dobra, odradzamy się po drugą niespodziankę. Odradzamy się. Da mi wygrać. Fiona! Okej, okay, mamy tutaj zaproszenie do kolejnej niespodzianki. Dzięki za przejście mojej mapki. O, a tutaj pożegnanie. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć. A, to tak jak ja zawsze gadam. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście wyrzućcie ten film do kuby. Bo był naprawdę zarobisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie siemka. Cześć, kocham to. Ale to słodkie, wiesz, że ja mam zawsze na sam koniec odcinka mam takie właśnie tak? pożegnanie. A ja tak. wiem, jakie masz na początek odcinka. Frager, specjalnie dla witam ciebie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. O Jezu, Dominika ma wielkiego mema, że zawsze mówię witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze, obejrzyjcie sobie, włączcie sobie początki wszystkich odcinków. Dobra, dobra, daj serce dla Fragersa. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o ankiecie, pamiętajcie o subie, pamiętajcie o kodzie dzwon, o kodzie zipek w sklepie. Dziękuję za wystąpienie. I widzimy się następnym razem. Cześć.